Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony kanał Porady Global Prawa. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drogich widzów, oczywiście drodzy Państwo, witamy się wszystkich. I dzisiaj taka, jakby powiedzieć na początku, zapowiedź filmu, który oczywiście wstawię i zmontuję. Będzie on do tego pliku dołączony, także ja oczywiście zapraszam do oglądania. No i oczywiście dzisiaj temat taki, że po prostu pokażę Wam krótki filmik. 2,5 minuty mniej więcej, jakim urządzeniem mniej więcej, jak mniej więcej rozmnożyć drzewa owocowe lub jakieś krzewy czy jakieś inne rośliny za jakim mniej więcej urządzeniem, tak? I tu na przykład zrobiłem takie zdjęcie, nie wiem czy ja tutaj to znajdę praktycznie rzecz biorąc, ale myślę, że na filmiku będzie widoczny. Także jeżeli chodzi o to, to tak tutaj wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego drzewka i rozmnożenia. Ma jak mniej więcej widzicie, to jest taka jakby kula czy coś takiego, mniej więcej rozcięcie drzewa kawałeczek i po prostu przykrycie razem z ziemią z tym urządzeniem, żeby po prostu przez 2-3 miesiące, żeby tam stało. Więcej w tym czasie będzie się rozmnażać tą roślinę. A ja oczywiście zapraszam do oglądania tego materiału. No i na samym początku chciałem powiedzieć tylko, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję na kanale Paradoks oczywiście na YouTube. No i oczywiście zostawienia obserwacji na oficjalnym profilu Facebooka. No i oczywiście serduszko lub łapkę w górę. No i również można oczywiście ten film dalej udostępniać. Także ja oczywiście zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. No i oczywiście widzimy się po obejrzeniu tego odcinka. Także tyle. Zapraszam do oglądania. Tak to wygląda. Szczepienie drzew. Wygląda. Teraz zawiniamy ochronę. Tu mamy oczywiście siatkę i teraz oczywiście zawijamy ją. Troszkę to będzie krótki materiał, ale to w ten deseń. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o materiały. Będzie w przerwie i po prostu za chwilę mniej więcej wrócę. Tak to wygląda po zabezpieczeniu i tak się mniej więcej rozmnaża rośliny. Teraz przechodzimy do kolejnego. Wygląda. Teraz oczywiście musimy założyć siatkę i mniej więcej zaczynamy z wratem. No i ostatecznie to tak mniej więcej wygląda. Tak to wygląda. No, praktycznie widzę, że już praktycznie jest już praktycznie po odcinku.
Także jedynie co mogę po prostu powiedzieć, mam nadzieję, że oczywiście odcinek się spodobał, mniej więcej ten sposób będzie dostępny. Można oczywiście takie urządzenia kupić w aplikacji Temu lub na AliExpress lub po prostu w jakimś innym chińskim sklepie. Koszt takiego jednego urządzenia kosztuje około 3-4 zł, między 3 a 4 zł, także można oczywiście śmiało kupić. A ja oczywiście na sam koniec się oczywiście z Wami żegnam, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.